zabójstwo polityczne, zabójstwo poważnie zaburzonej, chorej psychicznie kobiety. Kontekst polityczny wypłynął nie wtedy, kiedy to się działo i nie tylko sama ta makabryczna historia go wywołała. Bardziej to się stało za sprawą reakcji mediów państwowych rosyjskich i rosyjskich polityków, którzy po prostu, no i tak jest to ciężka sytuacja, trudna, którzy po prostu strasznie nakręcili przy tej okazji, bo po pierwsze, to też trzeba znać działanie rosyjskich mediów państwowych, a przede wszystkim telewizji rosyjskich, tych federalnych, które, jeżeli się coś takiego wydarzy, to bez skrępowania pokazują ciała zabitych, wyciągają krewnych, ciągną ich na siłę do studio. Tam w tych studiach są jakieś straszliwe dyskusje z krzykami, łzami i tak dalej. I to jest po prostu automatycznie tak się dzieje. Jeżeli się zdarzy coś takiego, no, ja pamiętam, mieszkaniec Moskwy zabił swoją żonę, pociął ją na kawałki, wywoził i tak dalej. I potem była taka makabryczna orgia w telewizjach, gdzie po prostu epatowali przez długi czas tym wydarzeniem, nie szczędząc żadnych szczegółów. Widzą. A tutaj raptem zupełnie zmowa milczenia, zupełnie nic o tym nie było mowy na federalnych kanałach telewizyjnych. Jeden kanał to jest RenTV, pokazał raz, drugi, a potem już ten temat w ogóle zniknął. I to wzbudziło jakieś takie dziwne podejrzenia w społeczeństwie, czy i w mediach, innych mediach, mediach niezależnych, co się dzieje, dlaczego. No jasne, że to była dyspozycja z góry tego nie pokazywać, o tym nie mówić. I zaczęła się dyskusja, dlaczego, czy można w ten sposób postępować, czy nie, dlaczego taki wyjątek dla tej sprawy. No i tu się włączyli już przedstawiciele władz, którzy mówili, że telewizje same zdecydowały o tym, żeby tego nie pokazywać. Nikt w to oczywiście nie wierzy. A po drugie, no to było, zaczęli zapewniać, że nie, że to chodziło o kobietę, która miała kłopoty z zdrowiem psychicznym już od dawna, schizofreniczka, co się będziemy zajmowali wariatką. Tak powiedział prawie dosłownie rzecznik Putina Dmitrij Pieskow. No, ale tu z kolei znowu nastąpił jakiś dziwny zwrot, ponieważ komitet śledczy, który prowadzi dochodzenie w tej sprawie, ogłosił, że kobieta nie działała sama, miała wspólników, miała kogoś, kto ją podjudzał do tego czynu. I mało tego, w internecie pokazał się fragment jej przesłuchania w komitecie śledczym, gdzie ona mówiła, to była zemsta za to, że Putin bombarduje Syrię. Za to, że tam giną dzieci, ale też chcą żyć, więc ja w imię Allaha zemściłam się. I taki mamy dziwny kociokwik, taką mamy grę na krwi, na makabrze. No trudno jest to zrozumieć, chociaż zrozumieć można. Czyli rozumiem, że jakby ta wersja, która się wyłania, to jest to, że ona była albo mogła być zaburzona i mogła zostać przez kogoś wykorzystana. Problem polega na tym, że nie mamy pewności co do źródeł. Czy mamy już mniej więcej pewność co do tej diagnozy? Z jednej strony mamy zapewnienia, że to wariatka działająca w pojedynkę, kłopoty z mężem, kłopoty w ogóle rodzinne i tak dalej. No ale z drugiej strony, no, poważni ludzie, którzy zajmują się dochodzeniami, mówią o wspólnikach. No i jest to, i mówią o wspólnikach, jej syn w Uzbekistanie został aresztowany, szukają jakichś innych ludzi, więc coś na rzeczy chyba jednak jest. Dlaczego tak to wszystko jest zagmatwane, no to jest dopiero pytanie. Rozumiem, że ten temat politycznie też jest
no, reaguje na niego albo jest wykorzystywany przez z jednej strony zarówno nacjonalistów, którzy oczywiście nawołują do sprzeciwu wobec imigrantów, nawet nie wiem, imigrantów, no to są też mieszkańcy Federacji Rosyjskiej, muzułmanie bardzo często z Kaukazu, no tutaj akurat Uzbeczka, a z drugiej strony, z jednej strony nacjonaliści, ale z drugiej strony komuniści, którzy też występują przeciwko czy za zaostrzeniem polityki migracyjnej. Można się obawiać, że ta fala się wzniesie. Ja przed chwilą usłyszałem informację o tym, że w obwodzie Orłowskim też kobieta, niania z Uzbekistanu zamordowała dziecko, którym się opiekowała. To jest zupełnie świeża sprawa, bo właśnie się odbywa w tej chwili pogrzeb tego dziecka. Też 4-letnia dziewczynka, tak jak w Moskwie, i też niania, i też z Uzbekistanu, więc to będzie kolejny argument dla nacjonalistów i dla komunistów, że trzeba politykę migracyjną zaostrzyć. Jak się cały czas zastanawiam, jak to mogło wyglądać ze strony władz czy służb, to znaczy, czy one próbowały w jakiś sposób pokierować medialną opowieścią o tej zbrodni dla siebie korzystny, czy po prostu nie radziły sobie zupełnie z tą sytuacją, próbowały swoje błędy przykrywać i przez to tworzyły zupełnie nowe historie spiskowe. Nie wiem, czy ty jesteś w stanie to w ogóle zweryfikować, czy po prostu musimy pozostać z tą wiedzą, którą mamy. Nie, ja bym to umieścił po prostu w kontekście, bo to nie jest pierwszy raz. Po pierwsze, władze Rosji, Putin, im bardzo, bardzo jemu zależy na tym, żeby z wojną z Syrią, nie z islamistami, nie kojarzyć jakichkolwiek ofiar w samej Rosji. Oni się tego bardzo obawiają. Tam tutaj przykładów jest kilka i to bardzo mocne. Było coś takiego przez chyba półtora roku, grasowała pod Moskwą banda GTA, to się tak nazywało. Ludzie, którzy zabijali przypadkowych kierowców, nocami na szosach, wychodzili na szosę, zatrzymywali samochody, strzelali do kierowców, niczego nie brali, niczego nie rabowali, tylko zabijali. Ta banda została ujęta i to dawno już, bo to było pod koniec 14 roku. I wtedy się okazało, że to nie są jacyś maniacy, jak to się mówiło, no teraz to się mówi wariatka, tylko ludzie, tylko migranci, którzy trenowali przed pójściem na wojnę na Bliski Wschód i werbowali nowych kandydatów na tę wojnę i kazali im strzelać, weryfikowali, czy się nadają do tej mokrej roboty. Przykład zupełnie bliski już, i co się stało dalej? Zostało to ogłoszone już praktycznie ponad półtora roku temu, jak kamień w wodę. Nic nie wiadomo, nikt tego nie kontynuuje, żadne media tego tematu nie podejmują. Tabu. Czy ci ludzie zostali skazani, czy będą sądzeni? Podobno będą sądzeni, ale w ogóle się o tym nie mówi. Kazali milczeć i milczą. Przykład drugi. No nie tak dawno. 31 października został wysadzony w powietrze zniszczony samolot rosyjski. Zginęło nad Synajem, lecący z Egiptu. Zginęło wtedy 224 osoby. Największa katastrofa w historii lotnictwa rosyjskiego. I przez dwa tygodnie, chociaż wszyscy mówili, to był zamach terrorystyczny, to był odwet za wojnę w Syrii, rosyjskie władze się nie przyznawały do tego. Jak tylko mogły, zaprzeczały, nie, to nie był zamach terrorystyczny, była taka teoria, ona w Moskwie była bardzo popularna, że samolot był niesprawny i pękł. Dopiero po dwóch tygodniach, kiedy już nie było czego odrzucać, go nie było, nie można było przeczać, oni przyznali, tak, to był zamach terrorystyczny, a więc spadła ta syryjska wojna, spadła na społeczeństwo rosyjskie w postaci ofiar. No i teraz mamy dokładnie to samo. Tak, lepiej jest dla Kremla, lepiej jest dla Putina, jeżeli będziemy mówili, że to wariatka. Sama przecież to zrobiła, a broń Boże, że chodzi o to, że dżihadiści, państwo islamskie mści się w jakikolwiek sposób na Rosji. Jest jeszcze zupełnie świeży przykład. Musimy już niestety kończyć. Bardzo Ci dziękuję. Wacław Radziwinowicz, dziennikarz Gazety Wyborczej, był Państwa moim gościem. Rozmawialiśmy przez Skype'a. Niestety już musimy kończyć. Bardzo Ci dziękuję. Informacje.
Popołudnie Radia Tok FM. Reklama. Saturn radzi, myśl technologicznie i kup na przykład notebook Lenovo, procesor Intel Core i5, grafika 2 giga za 2199 zł lub w ratach 0%. Teraz w sklepach Saturn i Saturn Connect. Saturn, technologię tak ma. Dzień dobry, co mi pani poleci skutecznego z rutozydem i witaminą C na odporność? Rutina C Complete. Zależy mi, żeby to był bardzo dobry skład. Rutina C Complete, bo oprócz rutozydu i witaminy C zawiera cynk, selen i bioflavonoidy. Tylko żeby nie było za drogie. Rutina C Complete jest w korzystnej cenie, a na dodatek do 90 tabletek dostanie pan 30 gratis. I nie ma pani nic innego. Mam, ale chciał pan sprawdzony produkt z bogatym składem i w bardzo dobrej cenie. To tylko Rutina C Complete. Suplement diety Rutina C Complete. Skutecznie, lecz nie drogo. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Otos Animals prowadzi 8 schronisk, w których opiekuje się ponad 2000 bezdomnych psów i kotów. Pomóż nam pomagać. Przekaż 1% podatku na schroniska www.animalsi.pl. To jest moja nutka. Kochany z niej przytulak. Zawsze miała piękną i miękką sierść. Ale ostatnio zaczęła jej wypadać. Kupiłam w Rossmanie tabletki dla psa Revetia sierść. Tabletki Revetia uzupełniły braki składników odżywczych. I już po paru dniach sierść przestała wypadać, a do tego stała się mocna i śniąca. Prawda, nutka? W linii Revetia dostępne także tabletki dla psów na stawy, trawienie, stres oraz witaminy. Tabletki Revetia dostępne w Rossmanie. Dorotko, na Dzień Kobiet mamy dla Ciebie potrójny prezent. No? Barista Marcin Moczydłowski zrobił Twoją ulubioną kawę. O! Mistrz Paweł Małecki, Twój ulubiony tort czekoladowo-kawą. Super, a Ty? A ja pozmywałem naczynia i wyniosłem śmieci. Mój rycerzu. Teraz wszystkie czekolady Finger minimum 30% taniej, a kawa ziarnista Cafe Espresso lub krema tylko 11,99 za 500 gramów. Regulamin na www.lidl.pl. Lidl, co tydzień coś nowego. Witam Państwa i zapraszam na losowanie. Następuje uruchomienie mechanizmu i możemy już losować tabletki na wątrobę. Ale lepiej wybrać świadomie i sięgnąć po ProLiver. Zawiera cenione składniki wspierające wątrobę. A do tego bonus. Suplement diety ProLiver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. ProLiver. Tabletki więcej niż na wątrobę. Wątroba i cholesterol. ProLiver to prawdziwa kumulacja korzyści. A, wiedziałam, że znów o czymś zapomnę. Co ja miałam kupić? Też kiedyś miałam ten problem, ale kupiłam w aptece Bilomac Plus. Dla mnie najlepszy. Bilomac Plus to jedyny produkt na pamięć i koncentrację o tak bogatym składzie. Suplement diety Bilomac Plus zawiera 5 składników aktywnych, w tym aż 110 mg ginkgo biloba w jednej kapsułce. Bilomac Plus. Pamiętasz o wszystkim. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się, można coś smarować, ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Reklama. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Małgorzata Mostowiec, zapraszam. Naczelna Rada Lekarska domaga się ustawowego zakazu wykorzystywania w reklamach suplementów diety, wizerunku lekarzy i farmaceutów, a nawet możliwości sugerowania, że osoba występująca w spodzie ma takie wykształcenie. Podobne ograniczenia dotyczą już reklamowania leków. Teraz Rada chce, by resort zdrowia zmienił przepisy dotyczące także suplementów diety. Główny inspektor farmaceutyczny wycofuje z aptek w całym kraju vancomycin, antybiotyk w postaci proszku do rozpuszczania, stosowany m.in. przy zapaleniu płuc. Powodem tej decyzji jest znalezienie w jednej z fiolek fragmentu szkła. Chodzi tylko o jedną serię vancomycinu. Jej numer znajduje się na stronie głównego inspektora farmaceutycznego. Wraca sprawa wielkiego oszustwa w brytyjskiej edycji Milionerów. 15 lat temu główną nagrodę w tym teleturnieju wygrał Charles Ingram. Pieniędzy jednak nie zobaczył, bo okazał się oszustem. W udzielaniu prawidłowych odpowiedzi pomagał mu odgłos kaszlu dochodzący z widowni. Ingram odczytywał
każdą odpowiedź, udając, że się waha i głośno myśli, a przy tej prawidłowej żona i kolega dawali mu umówiony znak. Cała trójka została skazana na 2 lata więzienia w zawieszeniu i wysokie grzywny. Teraz sprawa wraca do sądu, bo oszuści nie umieścili tychże grzywien. Portugalczyk Cristiano Ronaldo, który w sobotnim meczu Realu Madryt z Celtą Vigo zdobył 4 bramki, objął prowadzenie nie tylko w klasyfikacji strzelców Ligi Hiszpańskiej, ale także w rankingu Złotego Buta. W tym zestawieniu Robert Lewandowski jest obecnie 5. Pogoda. W całej Polsce sporo chmur, niewiele przejaśnień, większość regionów też popada. Bez deszczu tylko na Pomorzu, na Warmii i Mazurach, w Wielkopolsce oraz w Lubuskiem. Na termometrach od 3 stopni w Zakopanem, przez 8 w Warszawie, Trójmieście i Lublinie, do 9 stopni we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Agnieszka Lichnerowicz, Państwa moim gościem jest teraz dr Renata Siuda-Ambroziak z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać o ikonie brazylijskiej lewicy, takim bohaterze politycznym, który inspirował nie tylko lewicę we własnym kraju, ale myślę, że też na całym świecie. Nie tylko inspirował, ale też miał realne osiągnięcia społeczne, ekonomiczne. Kilkadziesiąt milionów ludzi, których wydźwignął systemowo z tych najniższych, najuboższych grup klas do klasy średniej dzięki bardzo ciekawym programom, ale nie o tych programach. Niestety będziemy rozmawiać o jego innowacjach i społecznych. Tak, niestety, bo wyszło jak zwykle, to znaczy okazało się, że były prezydent Luiz Lula da Silva został kolejnym zatrzymanym, już nie wiem, którym, 40 którymś, czy nawet wyższy numerek, w wielkiej aferze korupcyjnej, która wstrząsa sceną polityczną brazylijską, w aferze Petrobrasu. Więc na początek, gdybym mogła poprosić Panią o przypomnienie, cóż to jest za afera, znaczy na czym miał polegać jej mechanizm? Znaczy tak, powiem, że warto wspomnieć, że to w ogóle nie jest pierwsza afera związana akurat z rządami Luli, dlatego, że już podczas pierwszej kadencji wyznaczonej przez niego, właściwie jego następczyni, którą on sam wskazał, Dilma Rousseffi, mieliśmy do czynienia z taką pierwszą aferą, Mensalon, która polegała na tym, że partia rządząca, czyli partia Luli, wypłacała posłom opozycji w kongresie brazylijskim takie stałe dodatki do pensji po to, żeby oni głosowali zgodnie z tym, co tam rząd chciał przeprowadzić. Prawda? Czyli to była pierwsza. I tutaj jakby znaczy, powiem tak, to zostało dosyć fajnie jakby rozegrane, to znaczy rzeczywiście nie spowodowało takiego protestu społecznego, jak to jest w przypadku afery petrolowej, dlatego że dosyć szybko ci winni zostali prawda, tam wskazani, osądzeni i to nawet powiedziałabym, że było interpretowane na korzyść de facto. I pani prezydent, że się rozliczyła. Tak, że się potrafili oczyścić, prawda? To tak, tak mówię, taki pozytywny był odbiór społeczny. Natomiast Petrolon. No Petrolon to już jest taka, powiedziałabym, afera naprawdę z grubej rury. To już jest taka afera w miliardach dolarów i jakby schemat tutaj ten korupcyjny był dużo bardziej skomplikowany i tak jak mówię, on do czego się sprowadzał? No więc wyglądało to w skrócie w ten sposób, że Petrobras, czyli największa taka brazylijska no, powiedzmy, korporacja w zasadzie, która zajmuje się zarówno badaniami, jak i wydobyciem ropy naftowej, przetwórstwem, inwestuje w różnych miejscach, w Ameryce Łacińskiej, to jest taka Translacina, prawda? Czyli w Stanach
w Ameryce Północnej, w Afryce, wiesz, koncert państwowy w Ameryce Łacińskiej. Dokładnie, tak, czyli w ogóle gigantyczne przedsiębiorstwo państwowo, gigantyczne rzeczywiście możliwościach, ale i też gigantycznych dochodach, które przede wszystkim tak naprawdę, znaczy przedsiębiorstwo, które bardzo umocniło swoją pozycję na rynku właśnie za dwóch kadencji Luli, między innymi ze względu na bardzo dobre ceny ropy. Także oni byli rzeczywiście, to był potencjał, to były pieniądze niesamowite, to był olbrzymi sponsor, jeden z głównych sponsorów różnych akcji społecznych, prawda? Czyli oni rzeczywiście byli widoczni, byli wszędzie. I teraz tak, co się działo? No, działo się tak, że wygląda na to, że do Petrobrasu przysłały się inne firmy. Przede wszystkim tu mówi się o takich firmach związanych z budownictwem, tak? Które dostawały od Petrobrasu bardzo intratne kontrakty na budowę, prawda, rafinerii, platform wiertniczych i tak dalej, i tak dalej. No i te, oczywiście te kontrakty były napompowane. Właściwie to były bańki mydlane, tak, takie. I różnica de facto szła do kieszeni już polityków poprzez takich właśnie jakby ustawiaczy manipulatorów, bo pamiętajmy, że to jest przedsiębiorstwo jednak publiczne, w związku z tym wpływ na obsadę tych najwyższych stanowisk decyzyjnych miał właściwie bezpośrednio prezydent, tak? I jakby do niego tak naprawdę, jak się okazuje, te wszystkie sznurki zaczęły prowadzić, w pewnym momencie okazało się, że właśnie te wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, no i stało się, tak? No i w zeszłym tygodniu jednak doprowadzono przymusowo byłego prezydenta Lulę na... On w 2010 roku kończył swoją... Musiał, bo to były dwie kadencje. No tak, to była druga kadencja. Tak. Miał poparcie 80%, tak jak mówiła pani, wyznaczył, czy naznaczył swoją następczynię prezydent Rousseff. I teraz byłego prezydenta mimo wszystko wciąż popiera 47% Brazylijczyków. I tak się zastanawiam, czy to jest... No, ale już obecną panią prezydent, tylko 11. Właśnie, bo także to też... jest tak, że korupcja jest, jak mówią niektórzy, endemiczna w tym kraju i skorumpowani są wszyscy i w jakiś sposób Brazylijczycy są do tego przyzwyczajeni. Czy korupcja jest endemiczna, ale Brazylijczycy już mówią wystarczy, czy też jednak ta partia De Silva, ta lewica powiedzmy, jest no wyjątkowo skorumpowana, im więcej dowiadujemy się o Petrobrasie i aferze. Znaczy ja myślę, że tu są dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, ta różnica, jeśli chodzi o poziom akceptacji społecznej, tak, między Lula da Silva i jego następczynią, Dilmą Rousseff, to wynika z dwóch rzeczy. Znaczy pierwsza sprawa to jest to, że pamiętajmy, że Lula jest nadal żyjącą legendą. To jest coś, co my, z czym my też borykamy się w chwili obecnej, tak? W innych kontekstach, na naszej scenie politycznej. I jakby problem tutaj jakby polega na tym Luli, że on również bardzo mocno w tę swoją legendę wierzy i myślę, że i rzeczywiście idzie w zaparte, tak? To znaczy nie było, nie ma, co trudno jest, coraz trudniej jest nawet jego bardzo takim zagorzałym zwolennikom przyznać, że nieprawidłowości rzeczywiście nie było, zwłaszcza w kontekście no chociażby jego prywatnych posiadłości, tak, które nagle pojawiły się tak zupełnie out of the blue, prawda, gdzieś tam kupowane na osoby trzecie i tak dalej, i tak dalej, więc to jest rzeczywiście, no to jest podejrzane, to wymaga wyjaśnienia. Natomiast wracając do samego Luli da Silva, ja myślę, że też tak... o to, dlatego, że poprzednik jego, prezydent Cardoso, też jest w takich korupcyjnych, o takie korupcyjne machloje formalnie już oskarżony. Myślę, że Fernando Henrique Cardoso to była też inna skala i inna jakby sprawa, tak? Tu wchodziły w grę, tu wchodziła w grę kwestia mniejszego umówmy się, tak, no o związku pozamałżeńskiego, który był tam delikatnie rzecz ujmując dofinansowywany z publicznych pieniędzy, tak? Natomiast tutaj jakby sprawa jest, znaczy zatoczyła bardzo duże kręgi i to są zupełnie inne pieniądze, bo mówimy o miliardach dolarów, tak? I teraz są, tak myślę, dwie rzeczy.
badawczy, dlatego że Lula da Silva odchodził z tak dużymi wskaźnikami poparcia społecznego nie tylko ze względu na to, że właśnie jest żywą, chodzącą legendą, bo przypomnijmy, to jest lider związkowy jeszcze z czasów, prawda, dyktatury wojskowej, opozycjonista z taką bardzo piękną opozycyjną kartą, tak? Człowiek, który czterokrotnie próbował do tej prezydentury się dorwać, ale jakoś nigdy mu się to nie udawało. On miał przy wszystkich swoich atutach, które na pewno były, to znaczy to, że wdrożył, prawda, te programy społeczne, warunkowane, to, że rzeczywiście, znaczy efekty takie w skali społecznej są namacalne, widoczne. Natomiast myślę, że przede wszystkim miał dużo szczęścia, to znaczy spotkał się, tak, no to niewątpliwie, no to trzeba podkreślić, że akurat koniunktura gospodarcza społeczne, a nie, żebym wzbogacić z tych najbogatszych, to jest ważne. Na pewno, ale widzi pani, jakoś teraz się okazuje, że przy okazji też ci najbogatsi też się niestety wzbogacili, prawda? Dlatego, że ci szefowie największych przedsiębiorstw budowlanych w Brazylii, to nie są biedacy ze slumsów, tylko to są miliarderzy. No więc tutaj też jak... Ale dopytam jeszcze jednak w tym kontekście, bo prezydent Rousseff, ale też oskarżony były prezydent, oni twierdzą, że jednak sam fakt, jak to zostało przeprowadzone, że środki przymusu do przeszukania, że to wszystko takie koncertowe, że to ma charakter prześladowania politycznego. Czy odrzuca pani zupełnie ten... Choć mnie to, czy jest tutaj też element jakiegoś gry politycznej wokół tego? To znaczy, ja powiem tak. Myślę, że to nie było zupełnie potrzebne. To znaczy, takie, prawda, wydanie nakazu do prowadzenia przymusowego nie było potrzebne. Ja myślę, że Lula, prezydent Lula da Silva na pewno by się stawił na takie przesłuchanie. Natomiast na pewno dało to, znaczy podgrzało to atmosferę polityczną, podgrzało to na pewno atmosferę na ulicach, bo wiemy, że to też jakby poskutkowało i wiecami, tak? I myślę, że wbrew pozorom to mógł być błąd prowadzącego, prawda, tę sprawę Sergio Moro, prokuratora skóry Tyby, ponieważ on de facto, to znaczy jeżeli miało to osłabić Lulę i osłabić partię rządzącą, to w zasadzie ją chyba wzmocniło, dlatego że to jest, zresztą tak jak Lula powiedział w siedzibie partii w São Paulo, po tym jak został już wypuszczony, prawda, po złożeniu zeznań, on powiedział coś takiego bardzo znaczącego, że on sobie siedział do tej pory spokojnie w swoim kąciku, czekając na to, że poproszą go, jego zwolennicy, o to, żeby kandydował w kolejnych wyborach. Tak? Więc on sobie spokojnie siedział i nagle ktoś, myśląc, że on to bardzo tak właśnie kolorowo mówi, tak? My też mieliśmy takich polityków, którzy potrafili bardzo kolorowo to wyobrazić, powiedzieć to, co mają w głowie. Więc on powiedział, że opozycja myślała, że ten krokodyl jest już martwy. Ale niechcący zamiast w głowę, zamiast dobić, uderzyła w ogon. I ten krokodyl jeszcze da im popalić. Tak? I on jakby powiedział, i on powiedział jasno, teraz to ja dopiero czuję się obudzony. Teraz to ja dopiero, wy dopiero popamiętacie, kto to jest Lula, tak? I rzeczywiście mam wrażenie, że rzuca się. Czy Lula w tym momencie może się spodziewać, że on znowu wrzuci się w wir politycznej walki. Być może z myślą o powrocie do prezydentury. Będziemy śledzić też pewnie, dlatego że igrzyska w tym roku w Rio. Bardzo dziękuję. Dr Renata Siuda-Ambrożek z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego była Państwa moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Popołudnie Radia TOK FM. To jest dzień, w którym od rana związkowcy organizują na Śląsku jakieś akcje. Najpierw bladym świtem do Warszawy. Zrzucili się na profesjonalny biznesplan. Inwestora znaleźli sami. Umocnienie wyroku nie będzie oznaczać, że decyzje, które nowa rada podejmowała, to są ryzyka. Zakwestionowanych recept zostało wystawionych przez lekarzy, którzy... Dzisiaj wiadomo, kierowcy stoją w korkach, błądzą po centrum. Cieszy się wszystkiego gwałtu. Jak mówi, ostatecznie klienci skarżyli się na zły smak wody. Godziny szczytu. Magazyn reporterów. Od poniedziałku do piątku po 17. Bartosz Dąbrowski.
Kowalski, gorąco zapraszam. Reklama. Basiu, jestem w Kauflandzie. Kupić proszek do pieczenia? A czemu pytasz? Kosztuje tylko 44 grosze. A czemu pytasz? Upieczesz szarlotkę? Teraz w Kauflandzie proszek do pieczenia lub cukier wanilinowy od Delekty. Tylko 44 grosze. Wszystko, co kochasz. Kaufland. Podstawa pielęgnacji? Dokładne oczyszczenie twarzy. Nawet z tego, czego nie widać gołym okiem. Dlatego nie idę na żadne kompromisy i stosuję Biolik. Oczyszczający żel do mycia twarzy ze szczoteczką. Jej miękkie, silikonowe mikrowłókna dogłębnie oczyszczają skórę nawet w trudno dostępnych miejscach. Biolik, żel do mycia twarzy, sprawia, że skóra jest perfekcyjnie czysta, a do tego aksamitnie gładka i gotowa na mój ulubiony krem. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Dni Lifestyle w drogeriach Superfarm. Tylko w środę 9 marca przy zakupach z kartą Lifestyle. Kosmetyki La Roche-Posay, Emolium, produkty marki Durex oraz kosmetyki do makijażu Max Factor i Maybelline za pół ceny. Szczegóły w drogeriach Superfarm. Superfarm. Recepta na piękno. Recepta na zdrowie. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Ten spiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami i przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflowar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wejdź na lup.pl i ubezpiecz samochód w Liberty. Słucham pana. Ciężko mi do żołądku. Czuję się pełny. Jest mi niedobrze. Mam gazy? No tak. Przejadł się pan tłustymi potrawami. A to tłuszcz najczęściej jest przyczyną dyskomfortu trawiennego. Dlatego polecam Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów, stymulują wydzielanie soków trawiennych i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby, dróg żółciowych oraz jelit. Weź Travisto i poczuj się 100 razy lepiej. Travisto i Travisto. W nowym numerze miesięcznika Dziecko. Jak bezpiecznie nosić niemowlę? Co zrobić, by dziecko dało pospać? Dlaczego niejadek ma prawo nie jeść? Ten numer dziecka kupisz już za złoty 50 lub z książeczką i poradnikiem 100 pomysłów dla domu. Polecam Joanna Szulc, redaktorka naczelna. Męczy cię przeziębienie lub grypa? Zastosuj Neozinę i walcz z przyczyną, a nie tylko z objawami. Zwalczając wirusy, Neozinę przyspiesza wyleczenie. Weź Neozinę i zapomnij o przeziębieniu i grypie. Neozinę, zwalcz wirusy, pokonaj infekcję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tabletki 500 mg Imazyny w nawracających infekcjach górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania na drażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia, Aflofar. Znasz ich od dziecka. Gdy byli młodsi, biegali za tobą każdego dnia. Dziś chcieliby biegać, rozpoznawać twoją twarz albo spokojnie odejść. Pomóż im po starej znajomości. Przekaż 1% podatku na wsparcie osób starszych i inne akcje społeczne Fundacji Agory i Gazety Wyborczej. KRS 40 210 120. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec, zapraszam. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński postanowił nie odraczać zaplanowanej na jutro rozprawy dotyczącej nowelizacji ustawy o Trybunale Autorstwa PiS-u. Wniosek w tej sprawie o odroczenie zgłosił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Od piątku także prokurator generalny. Ziobro poprosił Trybunał o 2 tygodnie zwłoki, by mógł przygotować własne stanowisko w sprawie omawianej noweli. Jako nowy prokurator generalny wycofał krytyczną opinię autorstwa swojego poprzednika Andrzeja Seremeta. Trybunał postanowił rozpatrzyć jego wniosek na jutrzejszym posiedzeniu. W Brukseli ruszył szczyt poświęcony kryzysowi migracyjnemu w Europie. W jego pierwszej części liderzy wspólnoty spotkali się z szefem rządu Turcji, która stanowi kraj tranzytowy dla uciekinierów z Syrii. Unia próbuje nakłonić Ankarę do współpracy i zahamowania tej fali uchodźców. W drugiej części spotkania liderzy wspólnoty we własnym gronie omówią konsekwencje uszczelnienia granic przez Macedonię i inne kraje leżące na tzw. bałkańskim szlaku. Przez to, że zamknęły one swoje granice, na północy Grecji utknęło kilka tysięcy migrantów i region ten jest zagrożony kryzysem humanitarnym. Aleksander Doba, kajakarz z Polic pod Szczecinem, który na emeryturze już dwukrotnie samotnie opłynął Atlantyk, szykuje się do trzeciej wyprawy. Rusza 14 maja z Nowego Jorku, tym razem, jak mówi, trasą północną.
wody będą o wiele zimniejsze niż w poprzednich moich dwóch wyprawach i będzie większa możliwość wystąpienia silniejszych, częstszych sztormów. Powinno być ciekawie. By zebrać fundusze na tę wyprawę, Aleksander Doba zgodził się zostać twarzą piwa, którego limitowaną partię mały browar z Podkarpacia wypuścił na wiosnę. Pogoda. W całej Polsce sporo chmur, niewiele przejaśnień, w większości regionów też popada. Bez deszczu tylko na Pomorzu, na Warmii i Mazurach, w Wielkopolsce oraz w Lubuskiem. Na termometrach od 3 stopni w Zakopanem, przez 8 w Warszawie, Trójmieście i Lublinie, do 9 stopni we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Agnieszka Lichnerowicz. Państwa, moim gościem jest teraz Karol Wasilewski z Centrum Inicjatyw Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. W Unii, w Brukseli, jak rozumiem, już zaczął się obiad przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej i Turcji, czyli szczyt Unia-Turcja, którego celem, czym Unia Europejska ma nadzieję, że jego rezultatem będzie zahamowanie fali migracji, czyli co Turcja może zrobić, żeby pomóc Unii Europejskiej. Rozumiem, że codziennie to jest około 2000 migrantów, którzy do Grecji docierają z Turcji, ale zanim przejdziemy do tych wątków, które są na szczycie, to trudno nie zauważyć, że tuż po tym, jak Turcję opuścił przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, a tuż przed tym szczytem, o którym mówiłam, tureckie władze zamknęły największy w Turcji prywatny dziennik, Zaman Krytyczny wobec władzy. No to wręcz wygląda na taką manifestację, że możecie mi... Nic nie możecie mi zrobić. W zasadzie tureckie władze nie tyle zamknęły, co przejęły, można powiedzieć, tak, wyznaczając tych tak zwanych kuratorów. Natomiast my oczywiście mamy tendencję do szukania tych związków przyczynowo-skutkowych, tak, że to był sygnał w stronę Europy. Tuż przed szczytem. Trudno nie zgodzić się z tym, że to jest jednak wyraźna manifestacja tego, że no, Turcja ma świadomość, jak bardzo jest potrzebna Europie i co w związku z tym Europa może Turcji zrobić w takiej sytuacji, to znaczy no, prawdopodobnie zakładając, czy te założenia decydentów z Ankary, prawdopodobnie nic. Natomiast to jest dużo ważniejsze z punktu widzenia polityki wewnętrznej. Na to działanie, na to posunięcie tak naprawdę od dawna się zapowiadało i no, jakby z narracji rządu, który od dłuższego czasu walczy z tą tak zwaną paralelną strukturą, tak twierdzi, że ten ruch Gülena, do którego czy którego ideami był inspirowany m.in. dziennik Zaman, no to było jakby posunięcie dość ważne z punktu widzenia tych działań. To jeszcze tylko przypomnę, że mówimy o Fethullahu Gülenie, mieszkającym, czy ukrywającym się, można powiedzieć, w Stanach Zjednoczonych kaznodziei, no, który jest takim głównym, czy najsilniejszym krytykiem tureckiego rządu. Tak, ruch Gülena to jest w zasadzie struktura, czy organizacja społeczna, która od początku, czyli od momentu, kiedy Partia Sprawiedliwości i Rozwoju doszła do władzy, Partię Sprawiedliwości i Rozwoju wspierała. Natomiast doszło do rozbratu między tymi dwoma organizacjami, no i doszło, znaczy nie organizacjami, tylko podmiotami, i doszło do takiej, no można powiedzieć, wojny na górze w tureckiej polityce, zarówno w wojnie na górze, powiedzmy bezpośrednio w tureckiej polityce, jak i na tym poziomie niżej, czyli w obozie islamu politycznego, tak to ujmijmy. Z jednej strony mamy rządzących Erdoğana, z drugiej strony mamy Gülena i też rozumiem jego duże pieniądze, bo... To pieniądze, a raczej chodzi bardziej o wpływy, tak? To chodzi o to, że tak jak rząd twierdził, ruch Gülena posiadał spore wpływy, zwłaszcza w policji, zwłaszcza w prokuraturze i w sądownictwie, i to rzekomo miało mu pozwolić doprowadzić właśnie do tego skandalu korupcyjnego, który miał miejsce w Turcji pod koniec 2014-2013 roku. I to jest jakby ta narracja rządowa i dlatego też rząd podjął te działania wymierzone w tak zwaną, no właśnie jak tutaj głosi Tayyip Erdoğan, prezydent Turcji, paralelną strukturę, żeby po prostu wykorzenić ją z administracji i no w ten sposób jakby no w tej narracji oczywiście rządu, musimy pamiętać, że to jest narracja rządu, no jednak zdemokratyzować Turcję przecież, tak? W którym będzie tylko jeden głos, tak, jedna myśl. To zupełnie przy okazji, tak. Czyli, a jeszcze w sobotę tylko powiem, że zdążyło się ukazać przygotowane przez poprzednich
redaktorów przez poprzednią ekipę wydanie na takiej zaczernionej stronie Dzień Hańby. Konstytucja została zawieszona, a już w niedzielnym wydaniu na czołówce spotkanie prezydenta z okazji Dnia Kobiet. Tak, to było pierwsze wydanie po wprowadzeniu w zasadzie tego zarządu komisarycznego. No i linia rzeczywiście się gazety zmieniła. Zresztą nie jest tak, trzeba zwrócić uwagę, że to nie jest pierwsze przejęcie tego tak naprawdę, bo my mówimy tak naprawdę o przejęciu holdingów, tak, wyznaczeniu tego zarządu komisarycznego czy kuratorów. Koza IPEK to był taki pierwszy holding, też raczej opozycyjny, który został w ten sposób przez rząd przejęty. On również posiadał gazety opozycyjne, między innymi Milet, Dziennik Bygin, i te gazety też naturalnie zmieniły oczywiście linię po tych posunięciach. I teraz i Waszyngton, i niektóre stolice europejskie krytykują te działania tureckich władz. Z jednej strony krytykują, a z drugiej strony dziś debatują w Brukseli na szczycie Unii. Tomek, tekst Tomasza Bieleckiego dziś w Gazecie Wyborczej jest zatytułowany Unia Europejska sprzedaje duszę za Turcję. Bardzo zależy szczególnie kanclerz Merkel, żeby się porozumieć z Erdoganem i żeby Erdogan jakoś bardziej aktywnie powstrzymywał migrację poprzez swój kraj czy ze swojego kraju. A jak to wygląda ze strony właśnie Erdoana, prezydenta? Czy zależy mu na tym porozumieniu z Unią? Co jest dla niego najważniejsze? Ja może zanim odpowiem na to pytanie o Unię Europejską, wrócę do tego, o czym pani na początku mówiła, bo to chyba pomoże słuchaczom troszeczkę strukturyzować myślenie o tym problemie. No właśnie, Stany Zjednoczone wyrażają zaniepokojenie. Gdzieś tam ktoś z Unii Europejskiej, między innymi Francja, wczoraj wyraziła zaniepokojenie. Jakby problem polega na tym, że Tayyip Erdoğan niespecjalnie się musi tym przejmować. No bo jak się okazuje, około 70% Turków wierzy w istnienie tak zwanej paralelnej struktury, tak? To jakby tłumaczy część jego działań w oczach elektoratu, powiedzmy wewnątrz, no po prostu wewnątrz Turcji. Czyli ma jakieś tam stałe mniej więcej poparcie. Druga sprawa, właśnie te wpływy ruchu Gülena w administracji spowodowały, że on się stał tak naprawdę łatwym celem, tak? To znaczy Tayyip Erdoğan mógł powiedzieć, istnieje coś takiego jak paralelna struktura, no bo zobaczcie, istniało coś takiego, co miało wpływy, więc trzeba to wykorzenić. Nie, że są krytycy, którzy się boją mojego autorytaryzmu, tylko jest jeden wróg, który organizuje wspólny front. Dokładnie. Zdarzały się nawet na początku tego całego zamieszania, zdarzały się właśnie nawet teksty, już teraz takie teksty się naturalnie nie zdarzają, które sugerowały, że być może to zamieszanie w Turcji przyczyni się właśnie do demokratyzacji, bo zostanie wreszcie wyeliminowana ta polityka, w której byli obecni jacyś, my to na to nazywamy szara eminencja, tak? Osoby, które są decyzyjne, ale tego nie widać, tak? Natomiast zostawiając ten wątek, jakby chciałem wytłumaczyć, dlaczego Tayyip Erdoğan niespecjalnie się musi tym przejmować. No właśnie druga część odpowiedzi to jest nawiązanie do tego, jeśli chodzi o Unię Europejską. Nie musi się przejmować, bo wie, jakie Turcja ma karty w tej walce z Unią, w tej konfrontacji, można powiedzieć, czy w uzgodnieniu tego problemu z Unią Europejską. I wie, że Unia Europejska potrzebuje Turcji, natomiast Turcja też potrzebuje Unii Europejskiej. To nie jest takie proste, że to wyłącznie Turcja rozgrywa Europę. No chociaż rzeczywiście, jak tutaj przyglądamy się tej sytuacji, no to mamy wrażenie, że Europa nie wie, co zrobić, natomiast Turcja doskonale wie, co robić, tak? Natomiast no prawda jest taka, że Turcja również potrzebuje Unii Europejskiej. Po pierwsze właśnie, żeby rozwiązać również ten problem z uchodźcami, no to też nie da ukryć, że... 2,5 miliona Syryjczyków. W tej chwili tak, natomiast łączna liczba uchodźców zbliża się do 3 milionów. I to jest, no to generuje masę problemów, tak, ekonomicznych, społecznych, które Turcja... No ale też podobno Turcja korzysta na tym, znaczy przenoszą się fabryki, firmy z Syrii i tak dalej. Tak, no syryjscy biznesmeni również prowadzą całkiem aktywną, to Syryjczycy są zresztą pierwszą, można powiedzieć mniejszością w tej chwili, ale chodzi o to, że pierwszym narodem, który otwiera jak najwięcej zagranicznych firm w Turcji. Natomiast to oczywiście generuje pewne koszty. Natomiast dużo ważniejsze jest również to, co Turcja chce uzyskać w Syrii, bo Turcja stara się tę Unię Europejską zwrócić ku swoim pomysłom na Syrię. I to są trzy podstawowe pomysły, czyli obalenie
działania Bashara al-Assada, czyli to jest niedopuszczenie do powstania jakiegoś tworu kurdyjskiego na północy Syrii, czyli trzeci aspekt, czyli powstanie jakiejś strefy buforowej, strefy zakazu lotów na terytorium północnej Syrii. To są takie trzy główne postulaty. Ta strefa buforowa no też miałaby taki wymiar humanitarny z jednej strony, z drugiej strony miałaby Rosja powstrzymać. Ona miałaby wymiar humanitarny z jednej strony, to się zgadza, tak? Natomiast właśnie z drugiej strony, to jest ważniejsze, tak jak często w polityce bywa, ważniejsze jest to, czym się bezpośrednio nie mówi. Rosjan jak Rosjan, ale to przede wszystkim chodzi o to, że ta strefa powstrzymałaby poniekąd Kurdów przed właśnie zjednoczeniem swoich kantonów całkowitym na terytorium północnej Syrii. Tu możemy jeszcze w kontekście tych targów europejsko-tureckich zadać też pytanie, no właśnie, co będzie z Morzem Egejskim i stosunkami turecko-greckimi. Na razie pojawiają nam się pewne sygnały, że Turcja forsuje, no to jest całkiem normalne, forsuje taki kształt porozumienia, który nie sugerowałby, czyje to są wody terytorialne. Wiemy, że Turcja z Grecją ma spór terytorialny, jeśli chodzi o Morze Egejskie. I Turcy przeforsowali takie sformułowanie, że wspólne wody Morza Egejskiego, tak i tak dalej. To, co pan mówi, to są takie kwestie geopolityczne związane z konfliktem syryjskim. Tymczasem ta propozycja, przynajmniej oficjalnie, czy najczęściej opisywana w mediach, którą Unia Europejska przedstawia Turcji, dotyczy 3 miliardów euro na pomoc humanitarną dla uchodźców w Turcji, czyli pieniądze. Z drugiej strony no, ożywienie negocjacji z Turcją akcesyjnych i przyspieszenie liberalizacji wizowej. Czyli to są takie dwa pakiety. Pakiet syryjski i pakiet unijny dla Turcji. I właśnie dokładnie chciałem jeszcze o tym wspomnieć, że Turcja właśnie też potrzebuje sukcesu w polityce zagranicznej. Decydenci w Ankarze są tego świadomi. Stąd też właśnie jest to no, parcie, po pierwsze, żeby uczynić Turcję równiejszym, że tak powiem, partnerem, tak? Bo w tych relacjach Unia Europejska-Turcja-Ankara ma wrażenie, że jest lekceważona. I rzeczywiście takie wypowiedzi, że to temu służy, można wyczytać właśnie z różnych przemówień tureckich polityków. Zdaje się, że wczoraj Volkan Bozkır, czyli ten minister do spraw europejskich, powiedział, że Turcja wreszcie wraca do europejskiej rodziny, czy czuje się, jakby wracała do europejskiej rodziny. Natomiast no właśnie chodzi też o ożywienie tych negocjacji po to, żeby pokazać, że no, drodzy obywatele, zobaczcie, no, my stawiamy warunki, my mówimy, że negocjacje mają być ożywione i te negocjacje ożywione być może będą. To będzie komentarz, ale wrócę do tytułu w gazecie Wyborczej. Unia Europejska sprzedaje duszę za Turcję. To jest tak naprawdę nawiązanie do wypowiedzi Gija Verhofstadta, więc szefa liberałów w Parlamencie Europejskim, który mówi, że przywódcy Unii Europejskiej stawiają wszystko na jedną kartę na Turcję, ale zlecenie jej rozwiązywania naszych problemów to naiwność. Nie powinniśmy sprzedawać duszy za ugodę z tym krajem, bo rzeczywiście otwieranie na nowo negocjacji dotyczących członkostwa ewentualnego Turcji w przyszłości w obliczu jednak no, takiego uderzenia w społeczeństwo obywatelskie, w media niezależne, krytyczne od władzy. No, to, nie wiem, jak bardzo to jest taktyka ze strony Unii, a jak bardzo można się zastanowić, co w ogóle Unia Europejska jest w tym kontekście. To jest szalenie złożony problem, na który no właśnie możemy patrzeć z punktu widzenia wielu płaszczyzn. Jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia tożsamości Unii Europejskiej i tego przywiązania rzekomego do różnych wartości, właśnie do praw człowieka, wolności prasy, wolności słowa i tak dalej, moglibyśmy wymieniać, to rzeczywiście trzeba przyznać, że był lepszy moment na ewentualne ożywienie negocjacji akcesyjnych z Turcją. I możliwość wpływania wtedy na Turcję, rzeczywiście. Dokładnie. I w tym momencie właśnie pani bardzo płynnie przeszła do tej drugiej płaszczyzny, o której chciałem powiedzieć. No bo to rodzi pytanie, czy gdyby właśnie wcześniej nie doszło do czegoś takiego, to Unia Europejska nie miałaby większego wpływu na sytuację w Turcji. No i oczywiście w tej chwili no to nie da się pisać historii alternatywnej. Tak, natomiast ta myśl w głowie kiełkuje, że Unia Europejska mogła mieć mniej większy wpływ na Turcję, jeśli by wcześniej, no cóż, no jakoś te negocjacje z Turcją ożywiła. Turcja jest jednym z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszym elementem pomysłu, strategii Unii Europejskiej, jak sobie radzić z kryzysem uchodźczym. Trwa, jak rozumiem, spotkanie z prezydentem Erdoanem, potem już mają we własnym gronie rozmawiać przedstawiciele państw członkowskich, a państwa moim gościem był Karol Wasilewski z Centrum Inicjatyw Międzynarodowych i z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Popołudnie Radia Tok FM.
Jeśli korzystamy z sieci wewnętrznej, należy zwrócić uwagę, czy konfiguracja firewalla pozwala na komunikację z portem. W tym przypadku należy również koniecznie zwrócić uwagę, czy połączenie, z którego korzystamy, nie odbywa się przez serwer proxy. Korzystanie z serwera proxy może uniemożliwić korzystanie. Spokojnie, poradzimy o technologiach. Jak nie przegapić nowych możliwości i jak zrobić to sprawnie i bezpiecznie. Krótko, konkretnie. Ty się naucz lepiej mówić po polsku, dziennikarko, za 5 zł. Tak, jakąś dziwną mowę ma płytką, takie wyspytlowanie, takie bez mikrofonu to jej nie słychać, takie kotlowanie jakieś. Że tylko w styczniu na teren Włoch, do niektórych rejonów Włoch, przybyło więcej emigrantów z Afryki, ale właśnie nie do ssania mylisko, z Afryki, zachodniej i północnej, więcej niż w samym ubiegłym roku. Także jest to natężenie, oczywiście to jest tylko są niektóre centra, które odnotowały taki skok. Ale po tej decyzji dzisiejszej miejmy nadzieję, że będzie wzmocniona kontrola granic, będzie odsyłanie tych nielegalnych emigrantów. No i w tym nawale problemu właśnie kwestia kwot jest, nasze zdanie nie zmieniło się, zdanie Polski się nie zmieniło, jest przyjęte do wiadomości. Można powiedzieć, że jest obecny dobry...